Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Przez najbliższe półtorej godziny towarzyszyć Państwu będą na dwa głosy Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bundesliga to sprawdzona marka, więc nikogo nie trzeba specjalnie namawiać na ten mecz. Bayern Monachium zmierzy się z Augsburgiem. No, zobaczymy, jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Bawarczycy są prawdziwymi królami własnego boiska. Nikt inny nie zdobywa tylu punktów na własnym stadionie, ile oni. Wygrali aż 11 razy w 14 meczach u siebie. Nie ma na nich silnych, choć nie jeden trener zachodził w głowę, jak tu złamać ich obronę. Powiedzenie mój dom moją twierdzą pasuje jak ula. A przed nami 11 Bayernu Monachium. Manuel Neuer w bramce. Z linii defensywy Lucas Hernandez wystąpi razem z Benjaminem Pavardem na bokach. Kingsley Coman oraz Leroy Sané zagrają na bokach pomocy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. Przyjrzyjmy się 11 Augsburga. Zdecydowali się zagrać odważnie i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie, a takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje, choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska, choć wszystko oczywiście zależy od wykonania. Uwaga, wychodzi sam na sam. I proszę Państwa, ekipa gospodarzy zdobywa pierwszą bramkę, a kibice szaleją. Czy zespół gości stanie na wysokości zadania? Okaże się już niebawem. Powtórka teraz pokazuje, jak znakomicie został wyprowadzony ten kontratak. Zupełnie jak z trenerskiego podręcznika. A Robert wpakował piłkę do bramki z najmniejszej odległości. On w takich sytuacjach niezwykł się mylić. Bawarczycy na prowadzeniu mają sytuację pod kontrolą. Bawar. Dobrze go teraz znalazł. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. Zdobywa teraz piłkę dla swojej drużyny. Lewandowski ma teraz piłkę. Broni teraz strzał, ale tutaj ciągle będzie groźnie. Ależ teraz doskonałą szansę udaremnił obrońca, świetnie to wybił. Prostopadłe podanie, szansa! I gol! Ależ to teraz zrobili piłkarze Bayernu! Z takimi sytuacjami trzeba się liczyć, gdy gra się przeciwko Bawarczykom. Nie zazdroszczę rywalom! Świetną centrę, która otworzyła drogę do bramki. Potem już było z górki, doprawdy luksusowe warunki w szesnastce. Wystarczyło główką skierować piłkę do siatki, nawet nie odrywając się od góry. No to mamy 2-0. Połyka kolejne metry, jest ciekawie. Cóż, zapowiadało się naprawdę nieźle, ale to już jest nieaktualne. Piłkę mają rywale. Sané. Dokładne dośrodkowanie. Może być groźnie. I teraz piłka w rękach bramkarza. Bayern ma piłkę na połowie rywala. Popatrzmy. Sané teraz z piłką.
I teraz obrońca wyjaśnia sytuację po wrzutce. Z piłką Robert Lewandowski. Kingsley Coman. Gwizdek. I jest decyzja. Mamy spalonego. Poluje piłkę. Widać, że czuje się z nią pewnie. Rzutka piłki w szesnastkę. Dobre teraz zachowanie w obronie. Wybijają to dośrodkowanie. Pawar. Jozua Kimmich. Coman, Lewandowski, Sané, Kimmich, ależ bomba! Ładna interwencja, bez chwili zawahania, nie pozwala piłce wpaść do bramki. Tu nie mogło być mowy o zaskoczeniu. Nie wrzucają, krótkie podanie. Dobrze, teraz wrzuca na dalszy słupek. Doskonałe uderzenie głową! To było właściwie nie do obrony, a mimo to nie ma bramki. Ale teraz popis bramkarza nad ludzkim wysiłkiem ratuje swoją ekipę. Leroy Sané. Borecka. Lewandowski ma teraz piłkę. Oj, zupełnie mu ta piłka zeszła. Bramkarz wręcz rozbawiony odprowadził ją wzrokiem za boisko. Nie wiem, co myślał. Być może uznał, że nie ma nic do stracenia. Sądzę jednak, że koledzy mają mu to za złe. Bayern wygląda dziś na zespół, który postanowił pobawić się z rywalem w kotka i myszkę. I wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście, gra się im tu dziś dobrze i mają sporo możliwości rozegrania, a to przekłada się na skuteczne ataki. No i na bramki. I teraz wymieniają sobie piłkę, szukają luki, by zaskoczyć przeciwnika. Ale jednak czegoś zabrakło. Atak kończy się niezgodnie z oczekiwaniami. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgów w taki sposób. Wejście Kimmicha z tych mniej delikatnych. No i zupełnie zrozumiała żółta kartka. To nie mogło zaskoczyć Neuera. Jozua Kimmich. Müller. Robert Lewandowski. Thomas Müller. Leroy Sané. Pavard. Ma tu trochę miejsca na wrzutkę. I podanie do Sané. To była całkiem niezła próba w dogodnej sytuacji. A jednak nie udało się. Bardzo mocny strzał. Szkoda tylko, że nieprecyzyjny. Piłka pod nogami Müllera. Jozua Kimmich. Bardzo udany teraz lot. Piłka za boiskiem, grę z 5 metra wznowi bramkarz. Jeśli jego celem dzisiaj jest uśpić czujność obrony rywali, to na razie idzie mu to świetnie. Jest zupełnie niewidoczny. Jak na dłoni widać było na tej grafice, którą przedstawił nam realizator, że pod bramką rywala właściwie znika. Nie ma go w grze, nie wychodzi na wolne pole, nie stwarza okazji partnerom i także stąd niekorzystny jak do tej pory wynik. Gorecka. W ataku teraz Bawarczycy. Może być niebezpiecznie. Obrona, ale piłka w grze. Spalony. A mogło być tu groźnie. Niewiele było przerw w grze, doliczona została więc tylko jedna minuta. Jest podanie w tercji ofensywnej, bramka coraz bliżej.
zablokowany ten strzał. Koniec pierwszej połowy, w której Bawarczycy jak zwykle nie zawodzą. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Leon Goretzka. Müller. Thomas Müller. Goretzka. Lucas Hernandez. Leon Goretzka. Schodzi teraz do środka. Piłkę u nogi ma Goretzka. Leon Goretzka. Pavard. Opanował piłkę Gnabry. Ale strzał zablokowany. Zagranie na klepę, krótko. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Oto definicja wysokiego pressingu, proszę Państwa. Odbiór w ofensywie, może być groźnie i strata. Fatalne zagranie. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Dobrze, teraz w obronie, mogło coś z tego być. Richards. Out po tej udanej interwencji. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. Po to jest ławka. Goretzka. Müller. Ładnie rozgrywają tę akcję, cierpliwie czekają na jakiś błąd rywala w ustawieniu. Goretzka. Uwaga, może być groźnie. Niezły strzał, ale bramkarz zachowuje koncentrację. Zagrywają teraz krótko, bez dośrodkowania. Jak to nie wpadło? Bramkarz naprawdę pokazał klasę. Pierwszorzędna główka i aż dziw, że piłka nie zatrzepotała w siatce. Bayern wznowi grę z narożnika boiska. Teraz krótkie rozegranie. Szybka w szesnastkę. O, cóż, zaliczmy tę główkę do statystyki strzałów, ale nie w światło bramki, więc zagrożenie było średnie. Bayern ma piłkę na połowie rywala. Popatrzmy. Ładne teraz dośrodkowanie w pole karne. Nic nie będzie z dośrodkowania. Pewnie wyjaśniają sytuację. I mamy próbę z dystansu. Nie ma gola. Poprzeczka. Piłka w grze. Łatwo Gikiewicz. Musiał to wybronić. Bramka tym razem sprzyjała golkiperowi. Piłka zadzwoniła o konstrukcję, ale nie ma gola. Zrozumiała frustracja strzelającego. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Piłka poza boiskiem. Out. Leon Goretzka. Robert Lewandowski. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Wejście bez faulu. Piłka odzyskana. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Out po tym wejściu obrońcy. Maier.
musi to strzelić teraz! Tak! Mamy bramkę! No naprawdę, ten wolej zasługuje na brawa! Co za strzał! Ten wolej aż poderwał kibiców z miejsc. Ależ fantastyczne uderzenie, instynktowne ułożenie ciała i piłka zatrzepotała w siatce. Mamy teraz wynik 2-1. Serge Gnabry. Leon Goretzka. Dobrze, pod polem karnym rywala. Cierpliwie czekają na okazję. Jeśli robić ślizgi, to tak, czysto i skutecznie. No, może teraz. Ostatnia już chyba szansa na wyrównanie w tym meczu. Dobrze, teraz chroni piłkę. Czeka, chce mieć opcję. I czy będzie gol? Pudło w takiej sytuacji, gdy drużyna goni wynik w końcówce. To dla nich największy koszmar. O tak, gorszy jest chyba tylko gol samobójczy. Gorecka. Bardzo umiejętnie kupują sobie czas. Czy też, jak to się mówi, szanują piłkę. Czekają, aż mecz dobiegnie końca. Zrobili swoje. Z poczuciem zadowolenia wymieniają teraz podania. Offside. Szkoda tej akcji. Müller traci piłkę po tym wejściu. Sunie skrzydłem z piłką. Przed sobą ma sporo wolnej przestrzeni. Będzie miał okazję do wrzutki. Rzuca piłkę w pole karne. Rzecz w tym, że bramkarz był górą. Pewnie wyłapuje to dośrodkowanie. Wrzawa na stadionie niebywała. Nikt nie siedzi spokojnie. Kibice nie mogą doczekać się końca spotkania. Na razie prowadzą, ale kto wie, co jeszcze może się tu zdarzyć. Do końca meczu już tylko minuta plus to, co doliczy sędzia. Piłka wprost pod nogi przeciwnika. No, może jednak doprowadzą do wyrównania. To już chyba ostatnia okazja. Faul przerywa to oblężenie. Niewykluczone, że sędzia uwzględni to przy podejmowaniu decyzji. Czy będzie kartka? Żółta kartka za faul, który uniemożliwił wyjście sam na sam, to chyba najniższy wymiar kary. Nieraz widzieliśmy, jak zawodnicy schodzili z boiska za mniejsze przewinienia. Myślę, że w tej sytuacji interpretacja przepisów przez kibiców obu drużyn mocno się tu rozjeżdża. Ale strzał zablokowany. Ruszył do ataku. Chyba wie, co utrzymywali przewagę. Ale nagle przychodzi jeden błąd. Karny. I kto wie, czy w końcówce nie zapłacą za niefrasobliwość. Faul na żółtą kartkę, ale w polu karnym, więc kara może być za chwilę bardziej dotkliwa. Mogą teraz wyrównać. No i niestety trafia, ale nie do tej bramki, co powinien. Oj, długo będzie to rozpamiętywać. Zobaczmy raz jeszcze, jak to wpadło. Co za pech. No ale cóż, takie wpadki się zdarzają. Mam nadzieję, że szybko o tym zapomni i skupi się na grze.